Bój słyszeliśmy wczoraj wieczór i w ciągu nocy. Natarcia szły na Annopol, na Brudno, na Saską Kępę. Wszystkie te natarcia nie przyciera. Połączone z silnym bardzo ogniem artyleryjskim, bardzo silne natarcia, zostały całkowicie odparte. Nieprzyjaciel skrwawił się, próżne były jego wysiłki. Również i w dzień bardzo silne przygotowania artyleryjskie trwały na całym odcinku Praski. Na zachodnim odcinku, jak wiemy o tym, rozszerzony został pierścień obrony Warszawy. Wyszliśmy tutaj naprzód na kilka kilometrów i w ciągu dzisiejszego dnia nieprzyjaciel starał się nas z tych nowych stanowisk wyprzeć. Toczyły się tam zażarte walki, ale wszystkie próby nieprzyjaciela odrzucenia nas z powrotem na stanowiska wyjściowe skończyły się niepowodzeniem. W walkach w tych dniu dzisiejszym zginął jeden z dowódców batalionu, major Bronisław Kamiński. Oficer ten do ostatniej chwili, mimo tego, iż przeszyty był kilkoma kulami, wydawał rozkazy. Wojsko bije się z każdym dniem, z każdą godziną lepiej. I Warszawa swoją postawą, swoją solidarnością, swoim zespoleniem niezmiernie mu w tym pomaga. Ale jeszcze jest tutaj wiele do zrobienia. Znowuż ta historia z tymi światłami, o której kilkakrotnie już mówiłem. Światła się pali tylko przyciemnione, tylko niebieskie. I właśnie się je pali dlatego, że one nie dają odblasku. Przedwczoraj, kiedy wracałem w nocy autem z prezydentem Starzyńskim, ktoś po prostu zwyczajnie strzelił do nas. I to z karabinu. Takżeśmy widzieli o kilkanaście czy kilkadziesiąt kroków wyraźnie płomień z lufy wylatujący w naszym kierunku. Jeszcze by tego brakowało, żeby któregoś z nas, czy jakiś łazik, czy inny, prawda, zestraszony obywatel Warszawy zakatrupił w tego rodzaju warunkach. To samo wczoraj. W czasie nalotu wracam z dowództwa, jadę przez miasto, puste, ludziska stoją pod bramami, nalot jest silny, mnie się spieszy. Na Marszałkowskiej ulicy nagle wyskakuje jakiś kapral, zatrzymuje mnie podniesioną ręką. Co się stało? Proszę nie jeździć po ulicy, bo nalot, powiada. No musiałem mu powiedzieć kilka słów. Przecież dlatego, że strzelają, to ja nie mogę przestać pełnić swojej służby. Bo cóż to by było, gdyby nagle dlatego, że strzelają, wszyscy przestali odbywać swoją służbę. No gdzież byłoby wówczas to męstwo, które się właśnie ma wykazywać w normalnej pracy, w normalnym pełnieniu swoich obowiązków, mimo że strzelają. Ale jest już dużo lepiej pod tym względem. Nie można po prostu porównać Warszawy sprzed tygodnia czy sprzed 10 dni. Przywyka coraz bardziej do tych nalotów, przywyka coraz bardziej do ognia artyleryjskiego, szarpiącego mury miasta, raniącego i zabijającego ludzi, obywateli Warszawy. Walczymy więc. Walczymy wolą walki i będziemy walczyli, mimo iż komunikaty niemieckiego sztabu generalnego powiadają, iż wojna w Polsce jest skończona. Mimo iż zetknęliśmy się z olbrzymią przewagą, przewagą lotnictwa, przewagą broni pancernej, mimo iż zdajemy sobie sprawę z ciężkich warunków, w jakich walczymy, walczyć będziemy nadal, bo musimy pamiętać, że być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo.